mnie sny. Film z serii Stellina, odcinek 120. Reżyseria. No. Nie, lepiej nie. Proszę cię, muszę z tobą porozmawiać. Możemy porozmawiać teraz. Nie, teraz to niemożliwe. Będę na ciebie czekał dziś wieczorem, nie zapomnij. Poczęstuj Stellinę i tatę. Dziękuję. Widzę, że moje prezenty cieszą się wielkim powodzeniem. Podbiłem serca dwóch księżniczek w tym domu. Jednej kwiatami, drugiej słodyczami. Gdzie postawiłaś kwiaty ode mnie? W pokoju. Mówisz serio? Chciałbym być jednym z tych kwiatów, żeby móc przyglądać ci się, kiedy śpisz. Proszę cię. Przepraszam. Przeszkadza ci, że mówię to przy moim szefie? Nie martw się. On już wszystko wie i nie ma nic przeciwko, prawda? Co się stało? Powiedziałem coś nie tak? Nie wiem. Dziwnie się zachowuje. Na początku była dla mnie miła, a teraz? Chciałbym wiedzieć, dlaczego tak się zmieniła. Coś musiało się stać. Co się z tobą dzieje? Umówił się ze mną dziś wieczorem na tarasie. Kto? Gianluca. Jak to? Spotkanie na tarasie? Powiedział, żebym przyniosła łańcuszek. Chcę go naprawić. A ty co mu powiedziałaś? Powiedziałam, że się zerwał. Nie mogłam powiedzieć mu przecież prawdy. I tylko dlatego umówił się z tobą na tarasie. Powiedział, że musi ze mną porozmawiać. Co masz zamiar zrobić? Nie mam pojęcia. Nie wiem, co zrobić. Co mi poradzisz? Niestety, wszystko jest bardzo skomplikowane. Nie wiem, co ci doradzić. To taka dziwna sytuacja. Jakby tego było mało, jak zwykle Enrico wyrwał się ze swoimi żartami. A Gianluca co powiedział? Nic, słuchał go. Był bardzo poważny, milczący. Wydawał się być znudzony, ale nie powiedział nic. Co on sobie pomyśli? Nie wiem, co mam robić. Gdybym mogła powiedzieć mu całą prawdę. Chciałbym, abyś jutro poszedł ze mną na to spotkanie. To bardzo ważne. Oczywiście. O której godzinie? Wieczorem. Jeszcze ci powiem dokładnie. Bardzo możliwe, że przeciągnie się do późna. Dobry wieczór. Jak się pan czuje? Dobrze. Nie ma żadnych symptomów. To świetnie. Chciałbym jednak pana zbadać. Skoro pan uważa, że to niezbędne. Chodź, tatuś musi iść z doktorem. Chce się bawić ze Stelliną, to idź do niej. Jeśli chcesz, mogę z nią zostać. Dziękuję. Doktorze, chodźmy. Jak się nazywa twój przyjaciel? Nicolas. Nicola? Powinien obciąć sobie włosy. Zaprowadzę go do fryzjera. Niech mu też ogoli brodę. Oprócz tego przeziębienia jest pan zdrowy jak ryba. Martwię się jednak pana zdrowiem psychicznym.
Proszę mi powiedzieć, czy nadal jest pan obsesyjnie ciekawy przeszłości? Wręcz przeciwnie, prawie tego nie zauważyłem, ale ostatnio nie zwracam uwagi na przeszłość. Jakby to już nie miało dla mnie żadnego znaczenia. Jak pan myśli, skąd ta zmiana? Nie jestem pewien. Być może po zastanowieniu zrozumiałem, że ma pan rację, mówiąc, iż powinienem zacząć nowe życie. Czy spotkało pana coś niezwykłego? Nie umiem odpowiedzieć. Nie potrafię ocenić moich uczuć, reakcji. To coś niejasnego dla mnie. Czy to ma coś wspólnego z jakąś kobietą? Może wydaje się panu niedyskretny, zadając tyle pytań, ale chciałbym wyleczyć pana całkowicie. Oczywiście. Muszę odkryć pana podświadomość. Poza tym lekarz to jak ksiądz. Mam nadzieję, że pan mi ufa. Jest pewna kobieta. Proszę mi o niej opowiedzieć. To nie takie proste. Czuję coś dziwnego. Przyciąga mnie do siebie i chociaż staram się kontrolować, nie mogę nic na to poradzić. Wiem, że to może wydawać się dziwne. Ale tak właśnie jest. A co ona czuje do pana? Nie wiem, nie pytałem się jej. A pan co czuje? Czy ona się panu podoba? Czy to może coś więcej? Tego jeszcze nie wiem. Skoro jesteśmy sami, powiedz mi, co się dzieje? Masz coś przeciwko mnie? Nie, nic. Tylko pan czasami przesadza ze swoimi żartami. Czuję się wtedy nieswojo. Mówisz o tangu. Zgadza się. Źle zrobiłem, ale rozmawiałem z szefem i wszystko mu wyjaśniłem. Kiedy wszedł i zobaczył nas objętych, zezłościł się. Wiesz, co mi powiedział? Moje biuro to nie miejsce na amory. Zabawne, prawda? Czy pan musi zawsze żartować? To prawda, nigdy nie biorę nic na serio. Ale z tobą jest inaczej. Niech mnie pan posłucha. Między nami nic nie może się zdarzyć. Pozwól mi mieć nadzieję. Dlaczego pan nalega? Zawsze myślałam, że pan żartuje. Nie rozumiem. Znając pana charakter, myślałam, że to tylko żarty. Nie żartowałem, kiedy ci powiedziałem, że cię kocham, że chcę się z tobą ożenić. Czy to nie zmienia sytuacji? Nic nie może jej zmienić. Nie odmawiaj mi nadziei. Pozwól, żebym mógł ci udowodnić, że cię kocham. Proszę przestać. Dlaczego? Wyjaśnij mi. Nie mogę ci nic powiedzieć. Dlaczego nie chcesz? Mówię panu po raz ostatni. To nie ma sensu. Proszę, niech pan nie nalega. Między nami nic nie może się zdarzyć. Niech pan o mnie nie myśli. Nie powiedział mi nic innego. Nie chciałem zadawać mu więcej pytań, żeby nie wzbudzać jego podejrzeń. Myślę jednak, że z czasem wszystko mi opowie. To już nie jest potrzebne. To, co mi powiedziałeś, jest wystarczające. Na pewno mówił o Stellinie, ponieważ kiedy go spytałem, czy ona też go kocha, powiedział, że nie wie. Gdyby chodziło o ciebie, nie miałby wahań, nie sądzisz? To oczywiste, że to nie ja. Prawie w ogóle ze mną nie rozmawia. Traktuje mnie obojętnie. Nie sądzisz, że to też twoja wina? Nie jestem temu winna. To ona robi wszystko, aby mi go zabrać. Ale zachowujesz się niemądrze. Jesteś nerwowa, poirytowana. Źle potraktowałaś dziecko. Zdenerwowała mnie jej odpowiedź.
Ale w ten sposób nie osiągniesz niczego. Jeśli będziesz traktowała jego tak jak dziecko, to na pewno go stracisz. Postaraj się zrozumieć mój stan ducha. Kiedyś byłam dla nich niezbędna, zależeli ode mnie, a teraz wydaje się, że w ogóle dla nich nie istnieje. Widzą tylko stalinę. Ale w ten sposób tylko możesz go stracić. Muszę się jakoś jednak bronić. Powtarzam ci jednak, że nie w ten sposób. Radzę ci zmienić postępowanie. Używasz złej taktyki. Powinnaś mieć więcej delikatności. Zmień się. Posłuchaj mnie. Kiedy pójdziemy znowu do kina? Do kina? Pójdziemy ty, ja i Stellina. Nie wiem, kochanie. Wiesz, że pracuję codziennie do późna. Ale w niedzielę przecież nie pracujesz. Dobrze, jeśli ci bardzo zależy, w przyszłą niedzielę możemy iść do kina. Dobrze. Maria Rosa, chcesz iść spać, czy wolisz jeszcze tu zostać? Chcę iść do łóżka. No to chodźmy. Opowiesz mi bajkę? Oczywiście. Powiedz wszystkim dobranoc. Dobranoc. Daj mamie buzi. O 11. Chodźmy. Jaką bajkę mam ci opowiedzieć? Długą. Wiesz już, co zrobić? Znowu mnie o to poprosił. On jednak nie zna dobrze twojej sytuacji. Nie wyobraża sobie nawet, że Mirella cię śledzi. Wiem. Boję się, że jak pójdziesz, to może się to źle skończyć. Nie idź. Ale Gianluca na mnie czeka. Dziś wieczorem w końcu zrozumiem, co do niej czuję. Kiedy wymawiam jej imię, czuję tyle słodyczy, tyle ciepła. Jak to możliwe, że taka dziewczyna, którą znam od niedawna, od której tak wiele mnie dzieli, jest tak ważna dla mnie? Nie zrobiła nic, żeby przyciągnąć moją uwagę. Wręcz przeciwnie, unika mnie. Kiedy na nią patrzę, spuszcza wzrok. Kiedy Mirella przyszła tutaj do kuchni, wydawała mi się być bardzo zdecydowana i powiedziała, że jeśli Gianluca ją zostawi z twojej winy, ona będzie zdolna do wszystkiego. Ona nie ma skrupułów, jest bardzo zazdrosna. Wiem. Proszę cię, uważaj. Dlaczego chcesz się narażać? Jeśli ona zobaczy cię z nim na tarasie, może stać się niebezpieczna. Nie boisz się tego? Oczywiście, że tak. Ale boję się również innych rzeczy. Czego jeszcze? Bardziej od tego, co mogłaby mi zrobić Mirella, obawiam się tego, co może zdarzyć się między mną a Gianlucą. Nie wiem, czy Gianluca rzeczywiście kocha się we mnie. A jeśli chce tylko spędzić miło czas w moim towarzystwie? Rozumiem, o co ci chodzi. Gdyby tak było, załamałabym się całkowicie. Dlatego też się boję, co on rzeczywiście do mnie czuje. Gdybym odkryła, że on mnie nie kocha, nie zniosłabym tego. Ja kocham go naprawdę. To jedyny mężczyzna, którego kiedykolwiek kochałam. Dlaczego jej jeszcze nie ma? Może nie przyjdzie. Już pół godziny po północy. To bez sensu. Czekam jak głupi. Na pewno już nie przyjdzie.
Jeszcze nie śpisz? A ty co tu robisz o tej porze? Nie mogę chodzić po domu? Chcesz powiedzieć, że to tylko twój dom? Nie znoszę, kiedy odpowiadasz mi pytaniem na pytanie. Ostatnio w ogóle mnie nie możesz znieść. Nie mam ochoty z tobą dyskutować. Nie powiedziałeś mi jeszcze, co robiłeś o tej porze na tarasie. Chciałem pooddychać świeżym powietrzem. Nie można? Od 11 do 1? Czyżbyś mnie śledziła? Chcę odkryć, czy moje przypuszczenia są prawdziwe. Jestem wolnym człowiekiem i mogę robić, co mi się podoba. Nie życzę sobie, żebyś mnie kontrolowała. Mówiłeś mi kiedyś, że nie mam żadnego powodu, żeby być zazdrosną. Czy możesz to teraz potwierdzić? Odpowiedz. Czy nie mam racji, podejrzewając, że coś się dzieje za moimi plecami? Nie mam ci nic do powiedzenia. Przykro mi. Dobranoc. Lo sto perdendo. Tracę go. Lo sto perdendo irrimediabilmente. Muszę coś zrobić, aby zatrzymać go przy sobie. Devo fare qualcosa per impedirlo. Ma che cosa? Ale co? Che cosa posso fare? Non c'è il signor Enrico. Nie ma pana Enrica? No, è andato a prendere. Poszedł po dokumenty. Niedługo wróci. Zostawię więc kawę, a potem wrócę po tacę. Dlaczego nie przyszłaś wczoraj na taras? Nie mogłam wyjść. Kto ci przeszkodził? Albo co? Sama tak zdecydowałaś? Dlaczego? Może się pan sam domyślić. Myślałaś, że mam złe zamiary. Nie. Ale nie lubię rzeczy robionych pokryjomu. Nie przynoszą nic dobrego. Może masz rację. Chciałbym jednak, żebyś wiedziała, że nie miałem złych zamiarów. Chciałem tylko spotkać się z tobą, porozmawiać. Nic więcej. Może pan ze mną rozmawiać codziennie. Oczywiście. Ale niektóre stany duszy wymagają więcej intymności. Rozumiesz? Pozwól, że ci wyjaśnię. Mam dokumenty. Jak się czujesz? Dobrze. Przyniosłam kawę. Zaraz przyjdę po tacę. Masz jakieś problemy ze Stelliną? Nie. Znalazłeś dokumenty? Tak. Pamiętaj, że dzisiaj mamy to spotkanie. Dobrze, powoli. Teraz do góry. Uważaj na rysunek. Jak mogłyście dać dziecku nożyczki do rąk? Mogłaby zrobić sobie krzywdę. Mają zaokrąglone końce, a poza tym przecież jesteśmy przy niej. Nie daje się nożyczek dzieciom. Nie ma w tym nic złego. Uczymy ją szyć. Szyć? Oczywiście. Chyba oszalałyście. Chcecie dać jej igłę, żeby mogła zrobić sobie coś złego? Dlaczego myślisz zaraz o najgorszym? Moim zdaniem jesteś niezdolna, żeby zajmować się dziećmi. Zabierz jej natychmiast te nożyczki. Zabraniam ci. Bądź grzeczna, oddaj mi je. Co ty robisz? Nie chcę, uważaj, daj mi te nożyczki. Widzisz, jakie to niebezpieczne? Bo ją zdenerwowałaś. Zejdź mi z oczu. Dziecko jest pod moją opieką. Nie mieszaj się więc.
Idę opowiedzieć wszystko pani. Idź. Opowiem jej, co się stało i jak mnie potraktowałaś. Nic mnie to nie obchodzi. Możesz jej powiedzieć, co chcesz. Zobaczymy, jak to się skończy. Co za jędza. Jakbyś miała mało problemów, to jeszcze ona musi nam komplikować sytuację. Po co się miesza nie do swoich spraw? Przecież nic do niej nie mam. A jeśli chodzi o dziecko, zaraz staje się nerwowa. Kochanie, nic się nie martw. Skończ swoją pracę. Potem Teresa nauczy cię szyć, dobrze? Dzięki temu uszyjemy drugą parę spodni dla misia. Te będą na zimę, bo są z wełny. Jeszcze trochę? Świetnie. Proszę pani, teraz to już przesadziły. Te dwie dały małej nożyczki do zabawy. Mało brakowało, a skaleczyłaby się w rękę. Kiedy powiedziałam, że nie należy dawać dzieciom nożyczek, Stellina zaczęła mnie obrażać i powiedziała mi, żebym się nie mieszała w nie swoje sprawy. Daj spokój. Ale musi pani coś zrobić. Nie mogę. Mówiłam ci już, że nie mogę nic zrobić. Zrozumiałaś? Powinna pani wyrzucić ją z domu. Nie mogę. Wbij to sobie w końcu do głowy. To pani dom. Dosyć. Daj mi spokój. Dlaczego nie chcesz mnie zrozumieć? Nie widzisz, że jestem już wystarczająco zdenerwowana? Dłużej tego nie zniosę. Potrzebuje pan czegoś? Jest Teresa? Poszła już spać. Niestety spotkanie przedłużyło się i nic nie zjadłem. Jeśli pan chce, mogę coś przygotować. Daj mi tylko szklankę mleka. Ciepłego czy zimnego? Zimnego. Zaraz panu podam. Na pewno nie chce pan nic zjeść? Nie, dziękuję. Mogę panu coś szybko przygotować. Wiesz, co możesz zrobić? Przynieś łańcuszek. Zaniosę go do naprawy. Chciałbym, żebyś go nosiła. Idź i przynieś. Teraz nie możesz niczemu zaprzeczyć. Byłeś z nią w kuchni, słyszałam was. Proszę cię, nie zaczynajmy, uspokój się. Musimy zakończyć tę historię. Żądam, żebyś mi wszystko wyjaśnił. Zostaw mnie w spokoju, jestem zmęczony. Miałem ciężki dzień. Chciałbym położyć się spać i nie mam ochoty cię słuchać. Ze mną nie masz ochoty, ale z nią tak. Byłem w kuchni tylko kilka minut. Zabraniam cię z nią rozmawiać. Ty nie możesz mi niczego zabronić. Za kogo ty mnie bierzesz? Nie jestem twoją zabawką. Musisz zmienić swoje zachowanie, bo może się to źle skończyć. W ten sposób niczego nie osiągniesz. Musisz zmienić taktykę. Musisz zmienić swoje zachowanie. Jeśli będziesz tak dalej postępować, stracisz go. Jaka byłam głupia. Oczywiście, jak mogłam tego nie zrozumieć? Zachowując się w ten sposób, gram na jego korzyść. Ona nie musi nic robić. To nie ona ma się wydawać ofiarą, ale ja. Muszę się zmienić. Muszę inaczej postępować. Nie mogę się tak nie kontrolować. Po raz pierwszy w życiu straciłam kontrolę nad sobą. Muszę odzyskać zimną krew i zagrać dobrze moimi kartami. Potrzebny mi spryt i przebiegłość. Od teraz będzie inaczej. Zobaczymy, czy Stellina będzie nadal w stanie walczyć ze mną. Jeszcze się okaże. Dzień dobry, co u ciebie słychać? Wszystko dobrze. Szef wyszedł, postanowiłem więc przyjść porozmawiać z moją przyjaciółką od serca. Dobrze zrobiłeś. Dopiero co przygotowałam kawę. Napijesz się? Chętnie. Usiądź. Dziękuję. Zaraz ci podam kawę. Powiedz mi, co masz zamiar zrobić? Zostaniesz w Argentynie? To zależy.
Lubię ten kraj, ale tęsknię za rodziną. Gdyby nie to, że jest tu pewna osoba bliska memu sercu, pewnie już bym wyjechał. Wiesz, kogo mam na myśli? Oczywiście. To piękna dziewczyna, jasna jak słońce, a jej błękitne oczy są cudowne. Myślisz, że Stellina zgodzi się kiedyś wyjść za mnie za mąż? Co ja ci mówiłam ostatnim razem? Masz ją sobie wybić z głowy. Powiedz mi prawdę. Czy jest inny mężczyzna? Czemu o to pytasz? Rozmawiałem z nią i wyznałem jej szczerze to, co czuję i że chciałbym się z nią ożenić, ale ona odrzuciła moje uczucie i nie zostawiła mi nawet cienia nadziei. Mówiłam ci, żebyś o niej nie myślał. Ale skoro jest jeszcze wolna, nie chcę się poddawać. Jestem gotów walczyć, aby ją zdobyć. Wiem, że aby mieć to, czego się pragnie, trzeba walczyć. Dlaczego nie chcesz posłuchać mojej rady? Nie mogę tak bez powodu wyrzec się jej. Nie poddam się. Jestem pewna, że zapomnisz ją. Tak krótko ją znasz, przejdzie ci szybko. Niełatwo mi będzie o niej zapomnieć. Uwierz mi, to niezwykła osoba. Jest taka delikatna, taka miła. Ma takie szczere i przejrzyste spojrzenie. Nigdy jeszcze nie spotkałem takiej dziewczyny. I zapewniam cię, że nie poddam się bez walki. Posłuchaj, wiem, że dobry z ciebie chłopak i bardzo cię szanuję. Rozumiem, że jesteś daleko od rodziny i czujesz się samotny, ale powtarzam ci, ona jest nieosiągalna dla ciebie. Dlaczego? Musisz o niej zapomnieć. Nie chcę, żebyś cierpiał. Nie nalegaj. Musi być jakiś powód. Owszem. Jaki? Nie mogę ci tego powiedzieć. Chodzi o innego mężczyznę. W sumie powinieneś wiedzieć. Stellina kocha innego i moim zdaniem będzie go kochała zawsze. Szukałem cię. Dlaczego? Byłem u jubilera, aby naprawić twój łańcuszek. To nie było takie pilne. Było mi po drodze. Naprawili go od ręki. L'hanno aggiustata subito. La ringrazio. Dziękuję. Wygląda jak nowy. Rzeczywiście prawie nic nie widać. Będzie lepiej, jeśli założysz go sama. Jesteś zła na mnie za tamten wieczór. Dlaczego? Powinnam? Wiesz, o czym mówię. Nie wiem, co ty czułaś, ale wiem dobrze, co ja czułem. Myślę, że jesteś wystarczająco dorosła, aby zrozumieć, że coś się wydarzyło. Chciałem cię wtedy wziąć w ramiona. Per favore. Sai. Zauważyłem, że od tamtej pory unikasz mnie. Dlatego nie przyszłaś potem na taras. Ja. Przykro mi, jeśli cię obraziłem. Nie, to nie to. Proszę, zapomnij o tym. Czasami. Popełniamy głupstwa. Dajemy się poddać chwili. Nie zastanawiając się nad tym, jak to może się skończyć. Zdarza się to, ponieważ czujemy się samotni. Proszę cię, nie przywiązuj do tego wagi. Obiecuję, że to więcej się już nie powtórzy. Thank you.
Ecco, questa roba. Jeszcze dużo zostało. Ta może być. Popatrz, ta jest brzydka. Pomyliłam się. Masz rację, musimy ją wyrzucić, a ta? Ta jest ładna. Masz, nie podoba ci się? To ją odłożymy. Masz rację, nie jest ładna. Które zostawimy? Odetniemy łodygę i możemy ją zostawić. Da, ja obetnę. Zabierz rączki. Ta jest brzydka. Tu ją odłożę. Ta może być, ta jest zepsuta. Musimy ją wyrzucić. Pokaż. Kochanie, pośpiesz się, już późno. Musimy oderwać liść. Dobrze, daj. A te piace lavorare in cucina, eh? Lubisz pracować w kuchni? Chcesz nauczyć się gotować? Tak. Kiedy będę duża, nauczę się szyć i gotować. Ma certo, invece no, tu dovrai studiare. Będziesz się uczyła. Tak, ale mogę też nauczyć się gotować. Chcesz robić obydwie rzeczy. W sumie masz rację. Dobrze mieć takie umiejętności. Gotowanie i szycie. Kiedy wyjdziesz za mąż, sama zajmiesz się swoją rodziną. Potrai essere una brava madre, molto buona. Pokaż, ta jest dobra. Będziesz dobrą mamą. Taką dobrą jak Stellina. Jak Stellina. Ona jest bardzo dobra. Bardzo chciałabym, żeby Stellina była moją mamą. Piccola mia. Beh, senti. Wiesz, co mogłabyś zrobić, zanim pójdziesz spać? Powinnaś prosić Boga, żeby spełnił twoją prośbę. Pomyśl, a gdyby tak twoje życzenie się spełniło, to byłoby cudowne. Skończyłaś sprzątać? Możesz pobawić się ze mną? Oczywiście. Idź po piłkę. Dobrze. Poczekaj na mnie na tarasie, zaraz przyjdę. Co się dzieje? Gianluca oddał mi łańcuszek. Ale chyba nie dlatego masz taką minę. Rozmawialiśmy o tym, co się stało ostatnio, kiedy mnie objął. Co ci powiedział? Że nie powinnam przywiązywać do tego wagi. I żebym się nie martwiła, bo to się więcej nie powtórzy. Możesz być teraz spokojniejsza. Już nic nie rozumiem. To znaczy, że nic go nie obchodzę, skoro jest taki pewny. Kto by tam za tobą nadążył? Jeśli to robi, jesteś nieszczęśliwa. Jeśli nie, też. Nie wiem, co mam myśleć. Szczerze mówiąc, ja też. Kiedy się do mnie zbliża, drżę cała. A kiedy na mnie nie patrzy, boję się, że go straciłam. Najlepiej byłoby go unikać. Nie mogłabym się wtedy wydać. To rzeczywiście na razie najlepsze wyjście. Prosił, żebym założyła łańcuszek. Pomożesz mi? Zobacz, jaki jest śliczny. Naprawdę ładny. Pokaż. Ładny wzór. Gianluca ma dobry gust. Cieszę się, że go naprawił. Bardzo mi na tym zależało. To rzeczywiście było miłe z jego strony. Musisz jednak uważać. Dlaczego? Lepiej, żeby Mirella nie widziała go. Mogłaby ci go znowu zerwać z szyi. Wyobrażam sobie jej minę. Ale masz rację, ona jest do tego zdolna. Dzień dobry. Jak się czujesz? Cześć. Byłam na zakupach. Zdałam sobie sprawę, że cię zaniedbuję. Mam prezent dla Marii Rosy. Kupiłam ci krawat. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Kupiłam ci też skarpetki, bieliznę i koszulę. Zdaje mi się, że tego potrzebowałeś. Dobrze zrobiłaś. Zobaczmy ten krawat. Podoba ci się? Bardzo ładny. Dziękuję. Wybacz mi, że ostatnio byłam taka nieznośna. Już nie pamiętam. Zdaję sobie sprawę, że byłam okropna. Szczerze mówiąc, nie wiem. Obiecuję ci, kochanie, że zmienię się. Cieszę się, bo prawdę mówiąc, mnie też jest przykro, że potraktowałem cię tak ostro. Ale te nasze dyskusje bardzo mnie denerwują. Wiem. Przestaję wtedy się kontrolować. Wiem i dlatego obiecuję ci, że zmienię się.
L'unica cosa che pragnę, żebyś był szczęśliwy. Oczywiście. Bardzo bym chciała, żeby wszystko było jak kiedyś. Bądź spokojna. Będzie tak jak kiedyś. Mam coś dla ciebie. Zgadnij, co to jest. Zjadłaś już? Prezent dla mojej małej Marii Rose. Co to jest? Otwórz. Mogę? Oczywiście. To książka z bajkami. Zadowolona? Jakie ładne rysunki. Jeśli chcesz, możemy poczytać teraz bajki. Pooglądamy też rysunki. Tu są same nowe bajki. Teresa prosiła mnie, żeby uprzedzić, że zaraz poda do stołu. Dobrze, już idę. Pomóc ci? Dlaczego nie położysz spać małej? Mirella to zrobiła. Nigdy wcześniej tego nie robiła. Czytała jej nową książkę. To dziwne. Ale nie sprawiło mi przyjemności widzieć, jak ona kładzie ją spać. Czuję się taka samotna. Nie przejmuj się. Przecież i tak spędzasz z nią cały dzień. Jutro rano będziesz mogła ją obudzić i przytulić. Przygotowałam kawę dla pana Gianluca. Może byś mu ją zaniosła? Możesz to zrobić? Oczywiście. Proszę. Mogę? Przyniosłam kawę. Dziękuję. Szukam właśnie pewnej książki. Pomóc panu? Nie, sam to zrobię. Proszę pozwolić, jestem lżejsza. Uważaj. O którą chodzi? Piąta od tamtej strony. Ta? Właśnie ta. Dziękuję, uważaj, jest bardzo ciężka. Wersja polska NBF Warszawa. Tekst Jolanta Dygul. Czytał Piotr Borowiec. Una fiamma sempre accesa. Un sorriso fra la gente.